Ratingowe ich opinie zazwyczaj oceniały istniejącą rzeczywistość i warunki inwestycyjne. Tym razem Moody's przestrzega przed wyborem Donalda Tuska na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na 6 tygodni przed wyborami do Białego Domu agencja jednoznacznie opowiedziała się po stronie Hillary. Czy pan coś pił dzisiaj? Alkohol. Wie pan, no to jest, nie wiem, jak często takie pytania pan zadaje. No, a jaki jest... Komiks zostanie również wprowadzony do polskich przedszkoli. Czy to jest tak, to jest pewna nieuchronność? Nie wiem, natomiast wiem, że z głupkami nie ma sensu dyskutować. Przed głupkami trzeba się bronić. Być może to jest tylko głupstwo, co widziałem. Natomiast ja się czuję prześladowany i molestowany. Mam wpisane do konstytucji prawa religijne i to jest gwałcenie moich praw religijnych. Takie zachowania, pokazywanie tego gdziekolwiek w publicznej telewizji, wprowadzanie takich rzeczy do szkół jest prześladowaniem mnie i łamaniem konstytucji. Ale to nie ma nic wspólnego z religią. Ja z panią nie rozmawiam, bo z głupkami nie ma sensu. Przepraszam bardzo, ale... No. Kolejne zniszczenia spowodowane przez dziki nadal. Co z tych obietnic wyniknęło? Panie redaktorze, ja powiem tak po chłopsku. W dupie nas wszyscy mają, za przeproszeniem. Nic nie zostało zrobione w ogóle. Obiecanki, cacanki. Nawet nie przyjechali goście zaproszeni, tylko doktora na odstrzał wystawili. Ten wynik to 35-32, no a... Holender w tych mistrzostw świata, jeśli chodzi o start na 500 metrów, nie zaliczy do uda. No, troszeczkę mógł pierwszej serii pęk na dupie, także na pośladkach, rzecz biorąc. ...których zobaczymy w serii finałowej, to 17 miejsce Kamila Stocha i 20 Stefana Hulia. Zatem... Jakie są prawdopodobne przyczyny tego wykolejenia? Najprawdopodobniej albo szyny, które nie są równe, albo po prostu, no, tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu, szyny były złe, a podwozie też było złe. Dziękuję. Dziękuję, Ewa. Zatem przyczyny techniczne najprawdopodobniej spowodowały to...